Śmieszne wpadki w telewizji 1. Funny TV Fails Compilation. Dzień wiesz, dobry. Jakie jaja się w telewizji z tym dzieją? To jest chore. Jakie? To jest szalone. Jakie? Stary. To jest twój pomysł. Zgodziłem się na niego tylko dlatego, że masz dzisiaj urodziny, stary. Ja nie chciałem tego nagrywać. Miałem to w dupce, wiesz? Ale 100 lat! Ale nie mam urodzin. Widzę, ja nie mam urodzin, jak ten film jest. Go, wiecie? Jak macie 100 lat, to napiszcie mu 100 lat w komentarzu, a my oglądamy wpadki w telewizji. Ja ci wyślę fajną też na Messengerze wpadkę. Dobrze. Widziałem na TikToku dzisiaj. A to jedną tylko? Nie, no bo na TikToku widziałem i dlatego uznałem, że to śmieszny pomysł. Śmieszne wpadki. No i to jest prawdziwe intro, widzowie. Jest zrelaksowana. I jajka od niej są ekskluzywne, bo są bardzo świeże i wpływają doskonale. Ja to jest... Przepraszam, co się właśnie odpierdolę? Oni do telewizji publicznej przyjechali. Normalnie kurę, man. Kura się zesrała. Kury. Kury. Gdzie... Ej, zaję kloca bez kitu. Nutelle. A wziąłbyś tak do palca i tak... Tak, to wygląda jak taka czekoladka spuszczona, nie? Fajne, jak Reese's Puffsy. Warto pamiętać. Ale to się drze tam. Po co tak męczą kurę? W studio. Czy te jajka są mądrzejsze od kury, ale... Chyba to pytanie pozostanie bez odpowiedzi. Ja bym pogłaskał taką kurę. Kury! Ja bym chciał tą kupę zabrać ze sobą. Znacie Andre Traveler? On tak się cieszy na widok. Chcieliśmy obejrzeć, no ale chcieliśmy go obejrzeć, już go oglądaliśmy. No, to bez sensu. Adrian, będziesz tutaj sprzątał nam dzisiaj chyba. To ma być wpadka? No tak, no kura się zesrała. Jaruzelski powinien spocząć w Alei Zasłużonych na Powązkach i mieć państwowy pogrzeb z wojskowymi honorami, bo politycy już się na ten temat kłócą. A ja mam to w dupie. Klasyk. No właśnie, to klasyk. No to nie jest wpadka. A co pan kocha Gdańsk? Dzień dobry. O. Gdańska nienawidza. Zastrzony Gdańsk. 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 Za co pan kocha Gdańsk? Gdańska nienawidzę. Gdańsk zjebać. A dzisiaj o tym gadałem, że jak byliśmy ostatnio na Śląsku, to oni gadają po tej gwarze śląskiej. Zapomniałem o tym w ogóle. Idę sobie do sklepu, stary, i poproszę tam coś, a ona do mnie: Kaj łazisz, ciulu, co ty chcesz tutaj? I tak się pyta. Pretensjami, ty. Tak, jakąś pretensję mają, nie wiadomo co w ogóle. Ja nic nie zrobiłem, bo uspokójcie się, jeb Gdańsk, kurwa. Tak zacznijmy. Ale podłubane zostało. Ja tak robię często. Normalnie ty, Ale on nie dokończył, bo on jeszcze tego nie wziął. Właśnie. Do później, nie zjadł, tylko od razu to jest ważne, żeby tak zrobić. A widziałeś ty, bo to jest tam też jakiś newsy TVP. Co tam w ogóle są za obrazki po bokach? Czy on wyciera? On wyciera, patrz. W kulkę to zbija. Ale zawija, o, pod rękawek, kurwa, wytarte. Schował, no. Nie, widziałem w tym, TVP czy coś takiego, że... To weź na YouTubie to znajdź, bo to jest, że... Co? Jakiś montażysta umieścił wstawkę z Fortnite. Wpis tak. TVP Fortnite wpis. O. Aha. To jest to. On odpowiada sam za własne słowa. My jako lewica, nowa lewica, nie musimy się za niego tłumaczyć. Zrobił tyle złego ostatnio dla lewicy, czy przeciwko lewicy, że naprawdę dobrze się stało. Jak to stare jego powiedzenie, które używają wszyscy, prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, tylko jak kończy. Co? To ten dźwięk też tam był? No właśnie ty, takie coś było? Serio? Nie, to brzmi jak podstawione, no. Stary. Co jest? Jak to zaakceptował? Panie redaktorze, jest oczywiście było takie pan Donald Tusk, który wrócił jako mąż opatrzności dla Platformy Obywatelskiej. Pan Donald Tusk często podbiera, że tak powiem, dobre pomysły lewicy. To jest abstrakcyjne. Że oglądasz tę telewizję i nagle coś takiego widzisz, nie? Nie, no to jest troll. To jest troll na 100%. Albo robią to specjalnie, żeby stary, żeby zwrócić uwagę. No jest tak, to szansa, nie? Bo wątpię, żeby ktoś takie coś... Chciałem powiedzieć tylko tyle. Dobra, daj tamte były też ciekawe. Idziemy tamte dalej. Były ciekawe, co oglądaliśmy wcześniej. No, jest fajna kompilacja, bo nagrywamy to widzowie drugi raz. A czemu? No bo wtedy się nagranie tobie wywaliła kamera. A, no to nagrywamy. Ale tego to nawet drugi nie oglądaliśmy, coś innego oglądaliśmy i było głupie. Tak, tak. Tutaj takie, no, nazwijmy to cztery kolorowe klocuszki, płaskie. Ale ja mam czerno-białe. No ja znam inne klocuszki. I ja będę pomagał. O, kurwa. Co on powiedział? No, on się uwziął, tak, że ma czarno-białe telewizor, a to klocuszki kolorowe są. No cóż. Wręcz przeciwnie. Chciałbym, żeby pan miał więcej niż 100. To ja będę tutaj, użyję karty jako wskazówkę. No to który pan wybiera? To jest czerwony, niech to będzie jedynka, to jest żółty szary. Dwójka, to jest jasno-niebieski trójka, to jest czerwony, jeden, dwa, trzy, cztery. To ten
trzeci od mojej. Ty też tak widzisz, bo ty daltonistą jesteś, też tak widzisz szare wszystkie? Tak, one są wszystkie szare u mnie. To jest jaśniejsze, ty ciemniejsze. To jest jeden kolor. Jeden kolor to jest. Polskich kolarzy, nie tylko Rafała, Michała Kwiatkowskiego, Michała Gołasia, a także Macieja Kwiat polskiej młodzieży. Rafał, opowiedz o wrażeniach z tego wyścigu. Yeah, I think so, the tactic is... Tak, to jest właśnie to, mówisz do telewizji... Czemu mówisz po angielsku? Co jest? Majka po 250 kilometrach. Kurczę, jakbyś 250 km przejechał, to byś mówił w języku, którego nie znasz nawet. Ale wczoraj jak oglądaliśmy tego właśnie Andrew in Travel, to ona babka tłumaczyła, po angielsku mu mówiła, no. A potem do recepcji w Polsce też mówiła po angielsku. Patrz, pokażę ci, ja to wyczeliłem. Zobacz. To babka z tych, co była? Dzień dobry. Tak, ona. Zobacz, patrz. No to ona z tych była, no to... Yes. No. No to tak niekulturalnie było, zobacz, że pan se jest, który był zagraniczny i ty coś... I... Patrz. Tu po angielsku coś gada do nich. Przychodzi kelnerka z Polski, nie? Ona jest no Polką tak, i tłumaczy temu czarnoskóremu panu. I teraz patrz. No bo no, to bo wiesz, jak gadasz po jednym, to później ciężko przedstawić, a teraz widzisz. Niekulturalnie, jak jest obcy krajowiec, mówi po angielsku i ty coś po polsku powiesz, to by sobie pomyślał, że za plecami coś knujesz na przykład może. A miałeś taką sytuację, że rozmawiałeś po angielsku z Polakami? Tak, a na przykład, nie. Nie, no na przykład załóżmy, że na przykład byłeś na jakiejś imprezie i byli obcokrajowcy i wszyscy gadali po angielsku, więc do Polaków też mówiłeś po angielsku, nie. Byłeś, tak? No bo ja na przykład byłem i to było strasznie dziwne, w sensie ludzie są dla mnie ludzie są zupełnie inni charakterem, jak mówią po angielsku. Jak inni charakterem? Stary. Co to znaczy? Exactly! No, a, że inne tacy... tak jakby emocjonowanie słów jest, no, się wydaje. No, może no, tak no, jest. Tak... O! Ja się wystraszyła, co jest? Chwila jakiego domu mody jest film... A właśnie, ej, wiesz, że oglądałem TikToka? Jest, oglądałem TikToka, że jest jakiś nowy odcinek Milionerów, w którym babka z Polski oszukiwała. A, znaczy, jak... Widziałeś? Nie, ale słyszałem coś takiego, że można na przykład oszukiwać, że ktoś ten... Nie, coś w jakieś mruganie, kurwa, z publiki, czy coś takiego? Widziałem. Nie, wiesz co? A w jaki co? Sposób oszukiwała? Bo słyszałem coś takiego właśnie, że jakimś, nie mogę tego znaleźć teraz. Przekazywali im info, kurwa, w jakiś sposób, czy coś takiego. Nie mogę tego teraz znaleźć, ale wiem, że lajkowałem to dzisiaj na TikToku i znajdę to i ci pokażę. Jest w ogóle, babka powiedziała na TikToku, tak! Ja właśnie słyszałem coś, że jakimś alfabetem Morsa, albo że wiesz, jedno jakieś kurwa mrugnięcie, coś takiego, to pierwsza odpowiedź, albo coś takiego właśnie widziałem w ten sposób. Nie, że tam w ogóle stary, podczas całego odcinka wszystko się nie zgadza. Że typiarka najpierw mówi, że jej przyjacielem jest jej kolega, no. Tym co do niego się dzwoni, a potem mówi, że to jest jej mąż, narzeczony, potem mówi, że zastanawia się pomiędzy C a D, no. Finalnie bierze A, Hubert się jej pyta czemu, ona mówi, bo tak. I w sensie, że wiesz, że tak totalnie jakby cały odcinek jest z dupy totalnie, że nie wie co robi w ogóle ta typierka, że jakbyś kogoś faktycznie postawił, miałby miał słuchawkę. No tak, no ja co chodzi. Ale musimy to obejrzeć kiedyś, ale nie naglądamy, bo prawa autorskie wyje... W domu mody jest firma Miu Miu. Ale jakość piękna. Gucci, Dolce and Gabbana, Kenzo czy Prada. Ty byś wiedział? Ty jesteś hype bestia, to lubisz takie rzeczy. Strzelałbym, że jakiś Kenzo. Jest firma Miu Miu. A zobaczę w Google. A proszę powiedzieć. Gucci. Co on powiedział? Ty. Według publiczności Prada na pewno nie, 57% dla Kenzo, 24% dla Dolce & Gabbana. No, no Prada. 15% dla Gucci. Właśnie się zastanawiałem, Kenzo, a Prada się zastanawiałem. Tak. To jest na 50 na 50. Ty! A? O nie! No i jesteś lewędzie. To była poprawna odpowiedź. I wszystkie ja koła! Ja ale koleś wziął wszystkie koła jeszcze kurwa. Źle! Yo. Wszystko w pi... Ale to wszystko przez tą publiczność, no. Stary. I typiarka jeszcze upowiedziała, że na pierwsze. Ale czy on nie mógł na przykład najpierw wziąć pół na pół, a potem pytanie do publiczności? Nie byłoby łatwiej. Nie da się tak chyba, nie wiem. Agencje ratingowe, ich opinie zazwyczaj oceniały istniejącą rzeczywistość i warunki inwestycyjne. Tym razem Moody's przestrzega przed wyborem. Nie wiem, Jezus, nie, wiem nic, nie zrozumiałem, stary. Tak. Nie zrozumiałem. Nie wiem. To był generator losowych słów. No, nie też nie zrozumiałem, o co chodzi. Co jest?
Jeszcze raz, mogę jeszcze raz, proszę. Generator słów losowych. No patrz. Ratingowe ich opinie zazwyczaj oceniały istniejącą rzeczywistość i warunki inwestycyjne. Tym razem Moody's przestrzega... To jest tekst wygenerowany przez AI. To jest, jak masz słownik T9 w telefonie i klikasz te słowa randomowo, bo stąd ci wyskakują. Kiedy kurczę w brodę? Ty słuchaj, śmieciu, ty jesteś bez brody, jesteś jak krowa bez ogona, wiesz, chłopy krowa bez ogona. Brody są jak klasyk. Krowy bez ogona. I to jest dla ciebie takie przesłanie. Tak wyglądasz jak teraz, jakbyś bez majtek chodził. Musisz sobie zapuścić brodę. Ezoteryczna w kur... to jest klasyk, stary.